Witaj Marcinie, jako że Ciebie nie ma, ciężko Cię dostać, więc nagrywam specjalnie to dla Ciebie, jako że bardzo chciałeś dowiedzieć się, jakie dalsze losy rozgrywki na Garth Grisby War inne jest, a więc wytłumaczę Ci prawie po mojej po moim ruchu, dokładnie, do końca jeszcze to nie jest do końca mój ruch, ale sytuacja się ma następująca, a więc tak, na południe Odessa, no praktycznie już jest odcięta, tutaj cały czas trwają Sowietami walki, podciągają siły non-stop, próbując tutaj odblokowywać tutaj ten okrążone jednostki, które nie wiem, widzisz kursor, dobrze, próbują odblokowywać te jednostki, cały czas jak widzisz tutaj stworzyłem praktycznie podwójną linię obrony, tak żeby im było bardzo ciężko się tutaj bronić. Mimo wszystko spodziewam się tutaj kolejnego kontrataku tutaj na tą jednostkę. Przypuszczam, że będą w stanie to odblokować, ale cały czas będę dosyłał siły, będziemy tutaj walczyć. Zobaczymy, czy mi się uda całkowicie zablokować i nie dopuścić do kontrataków Rosjan. Zobaczmy jeszcze, czy ja bym mógł tutaj odciągnąć tą jednostkę. Nie, ona mimo, że ma 13 punktów ruchu, ja nie mogę jej tutaj przesłać. To jest ciekawe. Mimo 13 punktów ruchu, tak to bym tutaj wzmocnił. No ale się nie da, tutaj stworzyłem podwójną linię obrony, także mam nadzieję, że to wytrzyma. Może bym jeszcze tutaj zaatakował, zobaczymy, czy się wycofa. Nie, nie wycofało się, czyli tak zostaniemy na tych z góry upatrzonych pozycjach, tak jak tutaj jest. Tutaj kolejna jednostka została otoczona, pewnie zostanie w przyszłej turze rozbita. Tutaj się wycofali na linii rzeki, w zasadzie na linii rzeki, ale przypuszczam, że będą tutaj mnie cisnąć, bo na południu bardzo mocno kontratakują, szczególnie te rumuńskie jednostki i te bułgarskie, jeżeli dobrze pamiętam, rumuńska, i to są te fioletowe, to są no, rumuńskie, tak? Rumuńskie, bułgarskie, tutaj na południu wiadomo, jakie są jednostki. Tutaj ciekawa sytuacja, cały czas dosyłają jednostki, cały czas kontratakują, a ja cały czas te jednostki okrążam, próbują się odblokowywać i tak w kółko Macieja to jest. No ale jak widzisz, tutaj mi się udało jeden pocket duży okrążyć, no i tutaj po moim ruchu też tutaj udało mi się parę ładnych jednostek okrążyć, także sytuacja na południu, jeżeli bym utrzymał to okrążenie, byłaby naprawdę znakomita. Tutaj przy Żytomierzu cały czas trwają boje, oni odblokowali mi tutaj w poprzedniej turze, ja z powrotem tutaj wgryzłem się, kolejne jednostki zostały otoczone, także mam nadzieję, że w przyszłej turze Żytomierz również zostanie już odcięty, okrążony, zgromadzili tu naprawdę potężne siły, pewnie do obrony Kijowa, no ale jeżeli tutaj im się nie uda, jeżeli tutaj ten Żytomierz zostanie pokonany i ten cały pocket zostanie w przyszłej turze zniszczony, to przypuszczam, że w 11 turze Kijew zostanie już albo zdobyty, albo odcięty. Nie spieszy mi się za bardzo z zdobywaniem terenu, aczkolwiek chodzi mi o to, aby ten teren, aby wciągać wroga w walki właśnie takie związane z tym, żeby go cały czas okrążać, odcinać kolejne jednostki, tak jak ty mówiłeś, żeby mnie potem nie zaleli, gdy przyjdzie do jesiennych słotów. Dobrze, jaką sytuację mamy tutaj na północy? Na północy sytuacja jest cały czas skomplikowana, bardzo duże siły mają. Jak widzisz, nie jestem tutaj w stanie do końca prowadzić ofensywy ze względu na szczupłość sił. Tutaj zgrupowałem jednostki pancerne, bo szykuję się w dwa takie zgrupowania. Jedno zgrupowanie tutaj szykuję na północ od Smoleńska, drugie na południe. Mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę jednostek tutaj odciąć. Zobaczymy, jak tutaj ta ofensywa pójdzie, ale naprawdę, no jak widzisz, cały czas są zgrupowani na 40, czasami nawet 50 km w głąb, także no, przebijanie się będzie ciężkie. Tutaj odcięłem kilka dywizji kawalerii, naprawdę spore siły tutaj są. Zobaczymy, przypuszczam, że będą kontratakować, ale jak widzisz, tutaj się mocno, bardzo wzmocniłem, tak żeby te wszystkie kontrataki w miarę możliwości odeprzeć. Dobrze. Tutaj jeszcze dalej na północy, koło Leningradu, no jak widzisz, bardzo się zablokowali, ale cały czas się przybijam po prostu kroczek po kroczku. Może tutaj jakieś jednostki pancerne pójdą, ale nie wiem, ponieważ no, wiadomo, kołderka robi się za krótka, front się wydłuża. Zobaczymy, jeżeli by mi się udało tutaj jakoś sytuację troszeczkę rozwiązać, chociaż wątpię, bo to jest Moskwa, także nie będą tutaj duże siły trzymać, to wtedy może jednostkami pancernymi jakieś tutaj atak bym wykonał, ale wątpię, bo zrobiło się dosyć późno, już to jest 9. tura. Zobaczymy.
Także tyle całej relacji mojej. No, jeszcze tutaj finami muszę wykonać ruch. I to na tyle. Tyle mojej relacji z obecnych walk na froncie wschodnim. Trzymaj się, do zobaczenia, jak i wszyscy, co zobaczą na tym moim technicznym kanale, ten odcinaczek. Pa, pa.